Małgorzata Parys, dzień dobry. Zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej, a oto co w programie przed nami. Utonął młody mężczyzna. Przy pomocy sonaru holowanego próbowała ustalić lokalizację osoby poszkodowanej. Po 3 godzinach ustalono jego lokalizację. Policjanci z awansami i wyróżnieniami. To jest niezwykły czas dla policjantów, kiedy mogą odebrać mianowania na wyższe stopnie służbowe. Niemal 3 godziny trwały poszukiwania mężczyzny, który nagle zniknął pod wodą na zbiorniku Mały Staw w Rokitkach. Mimo pełnej mobilizacji służb i wsparcia nurków, pomoc nie nadeszła na czas. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł na miejscu. Około godziny 16 strażacy odebrali zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który zniknął pod wodą w Małym Stawie w Rokitkach. Na miejsce ruszyli miejscowi strażacy i ich koledzy z Choinowa oraz, co najistotniejsze, specjalistyczna jednostka ratownictwa wodno-nurkowego z Legnicy. Przy pomocy sonaru holowanego próbowała ustalić lokalizację osoby poszkodowanej. Po 3 godzinach ustalono jego lokalizację. Po czym nurek, ratownik zszedł pod wodę i tą osobę podjął, wydobył na powierzchnię. W momencie wyłowienia mężczyzna nie oddychał i nie miał tętna. Została ona szybko przetransportowana do zespołu ratownictwa medycznego, który czekał na brzegu. Następnie zespół ten prowadził czynności. Mimo prób reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Mundurowi wskazują na ten drastyczny przykład, apelując do osób wypoczywających nad wodą, by zawsze robiły to bezpiecznie. Legnicka policja obchodziła swoje święto w 105. rocznicę utworzenia Policji Państwowej. Z tej okazji awanse odebrało ponad 140 funkcjonariuszy. Na uroczystości gościł m.in. komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu. Panie inspektorze, dowódca uroczystości, to inspektoriacki, będzie gotować do rozpoczęcia uroczyste zbiórki z okazji święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy. Takie dni to dla mundurowych okazja do nagrodzenia wyróżniających się funkcjonariuszy, ale też oceny pracy formacji w ostatnim czasie. Nasze działania kierowane są na różne obce nam wcześniej obszary, ale jako formacja jesteśmy do tego dobrze przygotowani i z ich realizacji z dumą muszę powiedzieć, że wywiązujemy się bardzo dobrze. Jest to przede wszystkim zasługa ludzi, którzy pracują w tej formacji. Tegoroczne święto policji przebiegało w podniosłej atmosferze w urokliwych wnętrzach sali królewskiej Akademii Rycerskiej. To jest niezwykły czas dla policjantów, kiedy mogą odebrać mianowania na wyższe stopnie służbowe, a także nagrody od samorządów oraz od prokuratury rejonowej w Legnicy. Mianowania na wyższe stopnie służbowe odebrało dziś ponad 140 funkcjonariuszy. Były też wyróżnienia od władz samorządu i prokuratury. Tylko do 20 lipca można się zapisać na plener fotograficzny organizowany przez Centrum Działań Twórczych w Lubinie. Do udziału w warsztatach zaproszeni są fotografowie, uczniowie i studenci szkół artystycznych, ale również sympatycy fotografii. Centrum Działań Twórczych w Lubinie zaprasza wszystkich sympatyków fotografii do udziału w projekcie pod nazwą Okiem Artysty – Powiatowe Plenery Artystyczne. Te fotografie wykonujemy na plenerze. To są fotografie pod okiem właśnie prowadzącego, który pokaże nam, jak kadrować, jak ułożyć kompozycję, na co zwrócić uwagę. Uczestnicy będą więc zgłębiać tajniki fotografii. Zadaniem każdego będzie wykonanie fotografii zgodnych z tematem danego dnia pleneru. Ten odbędzie się w dniach 9-11 sierpnia w Lubinie oraz w Dziewinie. To jest weekend, więc osoby dorosłe są zapraszane na ten plener. Fotograficy, amatorzy fotografii. Ludzie, którzy chcą dotknąć tego medium, są chętnie widziani, jeżeli chodzi o ten plener. Zwieńczeniem całego pleneru będzie wystawa fotografii, które wykonają uczestnicy podczas weekendowych warsztatów. Będzie można je oglądać w siedzibie Centrum Działań Twórczych oraz w lubińskim ZOO. Wakacyjne remonty i modernizacje trwają w placówkach oświatowych na terenie gminy Polkowice. Prace idą pełną parą, bo muszą zakończyć się do końca wakacji. Choć to wakacyjna przerwa, na pewno nie można powiedzieć, że szkoły i przedszkola świecą pustkami. W szkole podstawowej nr 3 w Polkowicach remonty zaplanowano w obu budynkach. Remonty, te, które są takie na bieżąco robione, to jest
wymiana, przystosowanie pomieszczeń przedszkolnych na ulicy Kominka do wymogów PPOŚ. W trakcie rura wody ciepłej musiała być tutaj zrobiona. No i tutaj mamy taki plan, musimy wymienić główną rozdzielnię elektryki i to dosyć sporo funduszy pochłonie. Myślę, że te remonty, tak na dzień dzisiejszy szacujemy, że to jest około 120 tysięcy. Które, to są pieniądze, które przeznaczy na te remonty gmina? To są pieniądze, które są w naszym budżecie, ale będziemy zawsze prosimy o wsparcie od gminy. Dodatkowo dziedziniec szkoły podstawowej nr 3 przy Ociosowej zmienił swoje oblicze. Jest to inwestycja nie tylko przydatna dla uczniów, ale będą mogli z niej też korzystać lokalne społeczeństwo. Będzie ona udostępniona, jest otwarta w godzinach popołudniowej pracy szkoły. Cały projekt kosztował 168 tysięcy złotych. Mercedes-Benz, Volkswagen, Peugeot, a może Kadett. Jeden z tych zabytkowych samochodów ma szansę stać się wizytówką 7. lubińskiego zlotu pojazdów zabytkowych. W mediach społecznościowych trwa konkurs. O tym, który samochód znajdzie się na pamiątkowych koszulkach, zdecydują internauci. Muzeum Historyczne w Lubinie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie związanym z 7. lubińskim zlotem samochodów zabytkowych. To wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne. Ściąga do Parku Leśnego setki pasjonatów motoryzacyjnych perełek. Pojazd, który znajdzie się na koszulkach, naklejkach i dodatkowo na materiałach promocyjnych zlotu. Pojazd, który będzie wizytówką tego zlotu. Wszystkie te pojazdy były już u nas na zlotach w poprzednich latach i wybraliśmy takie pojazdy, które no, cieszyły się dość dużą popularnością wśród odwiedzających. Głosowanie trwa do niedzieli 21 lipca i jest bardzo proste. Wystarczy za pomocą emotikonki zareagować, tym samym wybierając pojazd, który najbardziej nam się podoba. Spośród głosujących zostanie wybrane 5 osób, które otrzymają właśnie od nas koszulki z logo z samochodem. 7. lubiński zlot samochodów zabytkowych odbędzie się w niedzielę 8 września. Nadal można się na niego zapisać. Wszelkie informacje są dostępne na facebookowym wydarzeniu imprezy. Weź się rusz to tytuł najnowszego singla Ady Nasiatki, znanej m.in. z występu w programie The Voice of Poland. Lubinianka połączyła siły z Nickiem Sinclairem, a efektem ich współpracy jest energetyczny utwór, który już zdobywa popularność wśród fanów. Teledysk do singla nagrywany był w dwóch różnych miejscach. Ada, która obecnie mieszka w Hiszpanii, nakręciła swoją część klipu na malowniczych ulicach tego kraju. Nick Sinclair natomiast dołączył do projektu, filmując swoje partie podczas trasy koncertowej w Egipcie. Mimo fizycznej odległości udało się stworzyć spójny i dynamiczny klip. Najnowszy singiel nosi tytuł Nowe się rusz. Serdecznie zapraszam do odsłuchu. Singiel jest bardzo funkowy, bardzo wesoły. Z Nickiem poznaliśmy się w programie All Together Now, gdzie on był jurorem. W pewnym momencie zadzwoniłam do niego, mając już ten numer zrobiony i zapytałam, czy nie chciałby zaśpiewać tego ze mną. Wysłałam mu piosenkę, on posłuchał, powiedział, że jest super, że on w ogóle nie chce nic zmieniać, że zaśpiewa to, co jest napisane. Dodał piękne swoje wokalizy, piękne smaczki, piękne funkowe i inne takie rzeczy, co dodało bardzo, bardzo, bardzo dużo smaku do tego numeru. Jesienią tego roku planowane jest wydanie pełnej płyty Ady Nasiatki. Album ten jest wyjątkowy, ponieważ powstawał przez wiele lat, a jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu fanów i znajomych artystki. To oni, wpłacając pieniądze na platformie zrzutka.pl, umożliwili dokończenie projektu. Mam taki plan, żeby zrobić to w moje 30 urodziny w tym roku. Urodziny mam 1 listopada, wiem, że to nie jest taka dosyć atrakcyjna data na wydawanie płyt, więc może to będzie trochę później, ale będzie 8 numerów, 3 już Państwo znają. Kartka z kalendarza, czekam na sen, Nowe się rusz. I kolejny już 26 lipca dostępny na wszystkich platformach streamingowych, także zapraszam. Następny singiel nosi tytuł Tego trzeba nam. Nadchodząca płyta z pewnością przyciągnie uwagę zarówno starych, jak i nowych fanów Ady. Artystka zapowiada, że każdy utwór na krążku będzie pełen emocji i historii z jej życia. I tą zapowiedzią kończymy wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.